Cześć, hej ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Tobiasz, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy sobie oczywiście Geta Vice City. I w kolejnym odcinku, jak sami możecie się domyślić, przystępujemy na kolejne misje. Od razu na samym starcie chciałem wam powiedzieć, że jest pewien jeden mały problem. Wiecie jaki? Zaraz się z pewnością dowiecie. Ponieważ, no niestety, YouTube mi zrobił taką małą, jedną przykrość, w której sami możecie się domyśleć, że po prostu jak jadę samochodem, to nie mam radia, tak? Mam wyłączone radio całkowicie. Chciałem wam po prostu tylko powiedzieć, że YouTube zrobił coś takiego, że dał mi prawa autorskie, że po prostu nie mogę używać radia w GTA Vice City, że muszę jeździć bez muzyki, muszę mieć wyciszoną muzykę, bo inaczej nie będę mógł nagrywać sobie tej serii. Nie wiem dlaczego tak zrobi, nie wiem z jakiego powodu. Nie wiem dlaczego tak się stało. Oczywiście to nie jest z mojej winy. Nie mam pojęcia, czemu tak się oczywiście wydarzyło. Ale no musimy jakoś przeboleć z tą serią. Po prostu uzupełnić ją do końca, do samego końca. I mam nadzieję, że to przebolejecie. Bo bez muzyki dacie radę wytrzymać, przynajmniej posłuchacie sobie mojej opowieści. No i tyle. Dobra, przechodzimy może najpierw na sam początek do misji pobocznej. Wykonajmy sobie tą czaszeczkę. Mamy 25 gangów rozwaje, 2 minuty. Postarajmy się to zrobić jak najszybciej. Mamy pierwszy gang. 3 załatwionych, dobra. Strzelałem do nas. Dobra, kolejny rozwalony. Dobra, 18 jeszcze. Trzeba, o co chodzi. Tu mamy kolejnych typków. Gincie, gin. No, przeładuj. Dobra, bo policja nas goni. A policja nas nie może za bardzo gonić, bo to będzie przypał. Dobra, się 5. Spadowa ode mnie, policjant. Który jesteś? Nie mogę trafić. Spadowa ode mnie, już! Została mi minuta praktycznie, a 3 mam jeszcze do zabicia, żeby wykonać misję poboczną. No dobra, misja pokonana. Pozbierajmy sobie to hajsidło, co wyleciało z nich. Tutaj nie będziemy nic innego zbierać. Wsiądźmy sobie do samochodu. Tu karetka oczywiście jedzie ich wylecieć. Jakby nie inaczej. No dobra, tutaj policja nas przez chwileczkę będzie nas goniła, ale nas oczywiście nie dorwie, bo na to nie pozwolę. I lecimy w takim razie na misję do Lofistów. Zobaczymy, jakie kolejne misje mają do nas do wykonania. Mi się wydaje, że to będzie już ostatnia misja, więc wkraczajmy. Oglądajcie. What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone. You didn't kill him, man. And now he's back. Yeah. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats. Michelle, man, I need my mom. We're all bricking ourselves, man. Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. At last, man. Time for a well-earned drink. Are you finished just 100 yards down the road, man? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick this tape on. Lovefist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big hairy asses. I tak, na samym starcie mogę wam oczywiście powiedzieć, że ta misja nie należy do bardzo łatwych, ponieważ ona należy do dość trudnych. Sami możecie się domyślić, o co mnie chodzi, bo tutaj mamy detonację. Tak, już wam wyjaśnię, o co chodzi w tej misji. W tej misji chodzi o to, że jedziemy sobie z Lofistami i w bagażniku oczywiście mamy bombę. Uderzymy, cokolwiek zrobimy, mocne uderzenie, za mała prędkość, ta detonacja nam się uzupełni.
samochód po prostu wybuchnie i będzie misja niezaliczona. Tego byśmy naprawdę nie chcieli na sam początek, więc postarajmy się ją wykonać bardzo szybko, bardzo sprawnie, żeby żadnych po prostu problemów nie było. Oni sobie oczywiście będą przez całą naszą podróż gadać, my sobie też będziemy gadać, więc możecie też ich słuchać i możecie też słuchać i mnie. No i tyle po prostu w tej misji chodzi, że nie możemy po prostu zwalniać. Cały czas musimy mieć gaz do dechy, żeby ten samochód po prostu nam, za przeproszenie można tak powiedzieć, żeby nie zdechnął. Jedziemy sobie w kółko i jedziemy sobie po najszybszych trasach. Najlepiej po najprostszych drogach sobie jeździć, bo ten pasek sami widzicie, mało mam prędkość, to się samo uzupełnia. Więc takie zakręty najlepiej jakoś nie wchodzić. Ta misja oczywiście nie trwa długo. Ale też nie trwa krótko, bo w każdej chwili właśnie takie kolizje mogą się zdarzyć i może być po prostu nie za ciekawie. Jedziemy cały czas całą lufą, jak możemy jechać. No i mam nadzieję, że ta misja jakoś nam pójdzie. Oczywiście szybko pokażę. Oj, pasek nam się uzupełnia, nie za ciekawie. Dobra, dobra, dobrze jest. No i dobra, bomba zatrzymana. Jest bez lipy, mi się wydaje. No i w takim razie na tym ta misja cała polegała. Teraz musimy po prostu tych naszych ziomeczków, tak jak można ich nazwać oczywiście, odwieźć w bezpieczne miejsce. I na tym ta cała misja polegała. Bardzo szybka misja, mi się wydaje. Oczywiście można się ciaśkać z nią bardzo długo, jak ktoś po prostu nie opanuje, o co w niej chodzi. Ja opanowałem ją bardzo szybko i bardzo jestem z tego zadowolony, że mi się udało za pierwszym razem przejść. Więc nie było żadnych problemów. Oj, ale mu przywaliłem. Takie drifty zrobił człowieku, że normalnie prawie że podbił cały świat. No, 7 minut już nagrywamy praktycznie odcinek, więc wszystko idzie świetnie. Mam nadzieję po prostu, że dobrze mnie słychać, że dobrze się nagrywa, że nie będę musiał ciąć żadnych przycinek i w ogóle, żeby nie było, bo już mi się naprawdę nie chce. Nagrywam to dokładnie o 23 godzinie, już mi się powoli spać, co jeszcze jutro do pracy idę, więc mam nadzieję, że z tym odcinkiem się nic takiego nie stanie. No i dobra, odwieźliśmy naszych ziomków, oni wpadli sobie na koncert słów. Oglądajcie. Tak, misja zaliczona, 8000 jest nasze. No i tyle. I po misji Ulofistów żadnych właśnie praktycznie misji już nie mamy. Więc w takim razie bierzemy nasze autko i jedziemy sobie posiadłość kupić do studia filmowego w takim razie. Ponieważ inne misje nam się jeszcze nie blokują, żadne fabularne. Będziemy musieli teraz pokupywać sobie różne dane posiadłości, czyli takie jak posiadłość z taksówkami, posiadłość Klub Malibu, posiadły oczywiście studio filmowe erotyczne. Z tego studia jako pierwsze pojedziemy oczywiście, będziemy musieli sobie jeszcze kupić salon samochodowy i takie właśnie inne duperele. Więc no, więc... Bo po prostu jak nie wykonamy tych misji, to po prostu nam się misje fabularne nie odblokują i będzie straszna lipa, bo nie będziemy mogli kontynuować tej serii. Dzwoni do nas telefon, odbierzmy. Baker nas dzwoni, okej. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. Tak, i tutaj mamy właśnie to studio filmowe, o którym mówiłem przed chwilą. Zmieniłem sobie na łapkę. No dalej, zmieniaj. Oj, chyba nie chcę. Mamy snajperkę, no dobra. No, ta myszka jeszcze nie jest taka ogarnięta za bardzo.
Dobra. No i dobra. Ta posiadłość oczywiście kosztuje 60 tysięcy. My sobie ją zakupujemy. Tak, jeśli mogliście się domyślić, że rzeczywiście tej muzyczki nie było, jak kupujemy coś, bo po prostu nie mogę puszczać, sami wiecie z jakiego powodu. Nie będę drugi raz oczywiście tego gadał. No i no, i tyle starczy. Tutaj mamy takie fajne miejscówki, sami możecie zobaczyć. Tutaj możemy sobie tira porwać, ale tego nie zrobimy. No i dobra, pierwsze to co? To nie pójdziemy na misję jeszcze, tylko pójdziemy sobie zapisać i mam nadzieję po prostu, że myszka mi teraz będzie sprawnie działać i że mi się nie zablokuje. Zbierzmy sobie tego pajacyka jeszcze. Idziemy zapisać gierkę. Zobaczymy, co będzie z myszką. No i dobra, myszka nam się jakimś cudem odblokowała. Więc nie ma tragedii. Więc teraz w takim razie możemy sobie oczywiście pocisnąć na misję pierwszą w studiu filmowym. A jaka to będzie misja? Zaraz się wszystkiego dowiecie. Oglądajcie. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens, baby, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go. Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole, I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vassetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first, we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you... Wow! What's that guy think this is? Some flea art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish? Tak. Tutaj mamy Candy Sucks. I mamy po prostu po nią pojechać, jak mi się dobrze zdaje. No i w takim razie... Aha, ja jeszcze wam nie powiedziałem takiej śmiesznej w ogóle scenki. Jak sami widzicie, na sam koniec misji, jak Love Fizz wykonywaliśmy, to ogólnie jak wróciliśmy na ten koncert, to sami mogliście się domyślić, że ja po prostu sobie zostałem z Gnatem. I to było tak śmiesznie wyglądało troszeczkę. Bo oni po prostu mają swój własny koncert, a ja stoję shotgunem, nie? I w ogóle jakbym miał wszystkich normalnie za chwilę pozabijać z tego koncertu. Ale oczywiście tak nie stało, bo to mi się uspokoił. Nie będzie oczywiście jakiejś zadymy sztucznej robił. No. Tak, nagrywam to praktycznie od 24 godziny, więc nagrywam ten odcinek. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagra i pójdę spać, bo wiadomo, że jutro do pracy. Tak, to sobie jeszcze oczywiście kiedyś kupimy. Kosztuje to 14 tysięcy tylko. To jest taki praktycznie zwykły po prostu domek, że można sobie zasejwować gierkę i nic praktycznie innego nie zrobić. Ale oprócz tego na pewno sobie kupimy posiadłość w Malibu i te wszystkie inne posiadłości, bo musimy tam po prostu misje powykonywać. Które są niektóre niestety, ale obowiązkowe. Więc dobra, dojechaliśmy na miejsce i zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Czekamy na Candy, okej. Yo, Candy, I'm looking for movie talent. You interested? Sure, but you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? Dobra, musimy ich zniszczyć. To spluwa bym chciał jakąś. O dobra, miałem. Chyba spadać. Shut up! Tak, zablokowali się czy co? Daj ziomek! Chyba nie mnie sprzątną zaraz. Dalej. Ciągnij Gnata, no. Wiesz, taksówkę byle jako. Jedziemy ich sprzątnąć. Nie pozwolę im po prostu uciec. Strasznie mnie coś uswędzi, tylko nie wiem z jakiego powodu. A Jezu, jak się ślizga, masakra. Muszę się podrapać po tym uchu, bo... Masakra, co się dzieje z tym uchem. I tak, nie pozwólmy oczywiście im uciec.
Bo jak pozwoli mi uciec, to nie będzie za ciekawie. Sami możecie się domyślić dlaczego. Wyjebałem z tego z motora w ogóle kolesia, lol. To była niezła jego przygoda. I oczywiście zgon. No i dobra, dzieci nasi panowie tam sobie jeżdżą. Mam nadzieję, że za daleko nam nie uciekną. Jesteśmy praktycznie już koło nich. Będziemy oczywiście taksóweczką oni swoim jakimś lepszym autkiem, ale zaraz ich sprzątniemy tutaj. Nie będzie koniec. Dobra. Ich samochód już się pali. Mój ma oczywiście dziurę w oponie, więc będzie ciężko też ich dogonić. Nawet w dwóch oponach chyba ma. O Jezus. Zakręty tutaj mi robi, widzę. Mam nadzieję, że długo nie pojedzie. To niech ich samochód. Ale życia nam naprawdę mega zdjęli, tylko że ja po prostu karabinu nie mogłem coś wyciągnąć, nie wiem dlaczego. Co, policja mnie goni? Nie chyba. Mam nadzieję przynajmniej, że nie. No tu by się jakiś motor teraz przydał, bo chcę, żeby ich dogonić, bo ciężko jest, naprawdę ciężko. Z dwoma przebitymi oponami, to przebitymi oponami, może oni jakiś skolizują wypadek, że... No oni się teraz zatrzymać nie chcą, te skubańce. Dobra, pali się ich samochód, więc jakoś sobie z nimi poradziłem. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, typku. Chodź tutaj do mnie. Ty, tym samochodem nie będziesz spieprzał teraz. No wsiadcę do innego samochodu i koleś będzie teraz znowu uciekał. No nie wierzę w typa, nie? Dobra, jak tak masz się bawić, my się z tobą tak za bardzo nie będziemy bawić. Sprzątniemy cię, mam nadzieję, że raz, dwa teraz. Ale ty zakręty tutaj robisz, ziomeczku. Ja nie mogę się z tobą tak bawić, no. Wjeżdżamy na autostradę teraz, tak, typku? No dobra. Zobaczymy, ile cię będzie stać. Mam nadzieję, że cię bardzo szybko dogonię. Na tą misję nie chciałbym... O, zrób wypadek, tak, zrób wypadek, zrób! Cholera jasna, nigdzie się nie radzi, bo szkoda. Dalej, wyprzedź go, co jest grane. Dobra. Jedź. Dobra. Pali się jego samochód. Mam nadzieję, że teraz go sprzątniemy, bo to jest... Go back and call it candy. Tak, mam zabrać candy. Więc jakoś ta misja nam poszła. Nie najszybciej, ale... Mogło oczywiście szybciej nam pójść. Ale nie poszło. Ale tak jestem zadowolony, że dwie misje praktycznie już mamy wykonane za sobą, więc po prostu podjechać tylko do candy, ją zabrać w odpowiednie miejsce. I mam nadzieję, że będzie misja prawidłowo zaliczona. Już prawie 20 minut nagrywam odcinka. Więc nieźle, nieźle to ziomeczki. Te odcinki niektóre oczywiście będą dłuższe, jak będą dosyć ciekawe. Więc nie martwcie się, codziennie mam nadzieję, że z Vice City będę wstawiał. A teraz już czasu jest pełno. Więc mam nadzieję, że to się naprawdę mega powiedzie. Dobra, ta Candy gdzieś tutaj... O Jezus, z tą taksówką to się strasznie jedzie na tych przebitych oponach. Jak już wam mówiłem. No, ta Candy gdzieś tutaj praktycznie już będzie. O Jezus, zaraz tę taksówkę rozwalę i dopiero będzie mi się fajlać. Tak, tutaj Candy mamy, tak? Tak jest. Tutaj znacznik już mamy, wysiadamy oczywiście. Come on, let's go. To bierzemy do taksówki ją. I jedziemy w bezpieczne miejsce. Ja mam odprowadzić. Aha, jeszcze musimy Mercedes zabrać. No dobra. Oczywiście Mercedes to nie jest samochód. To nie jest jakieś nawiązanie do samochodu, tylko to jest nawiązanie po prostu do dziewczyny, którą musimy zabrać i którą musimy oczywiście odwieźć do studia filmowego również. Dobra, dobra. Wszystko czajemy, czajemy całą bazę. Och, matko. Panowie, jak wy jeździcie? Nie róbcie takich rzeczy. Mi już się taksówka pali, aby... Nadal próbujecie mnie po prostu rozwalić za wszelką cenę, żebym zginął. Mam nadzieję, że wam się to nigdy już nie powiedzie. Dobra, jedziemy, jedziemy. I chyba się wracamy praktycznie do Lockfistu chyba, tak? Czy nie? Nie, do pizzerii. Dobra, trzeba bazę. To wysiadamy w takim razie i idziemy po Mercedes. Siemaneczko, co tam? Hey Tony, you wanna party? Not now, sweet. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. No i dobra, te dziewczynki, nasze kochane dziewczynki, nasze piękne, urocze dziewczynki, mamy zabrać do studia filmowego. Tylko że Mercedes oczywiście, nie wiem co ona próbuje, ale chyba próbuje przejść przez szybę jak duch. Mercedes, weź się ogarnij.
I tu masz po prostu drzwi. Powinieneś wsiąść tak jak ja po prostu do taksówki, tak? No, dziękuję. Dziękuję, że żeś wsiadła. I lecimy po prostu do bezpiecznego już miejsca. No się pytałem, gdzie mam, gdzie je zabiorę. Sami się dowiedzą zaraz, nie? Same się dowiedzą, nie sami, bo to nie są... To nie jest on. To nie są panowie, tylko to są po prostu nasze kochane dziewczynki. Aha, tutaj musimy oczywiście na skróty jechać, bo inaczej... Musimy inaczej tylko się przejechać. Sorry za te ziewanie, ale jestem już mega śpiący, sami możecie się domyślić, która jest godzina, więc no... Zaraz się same dowiedzą, w jakim miejscu będziemy. Mi się wydaje, że po prostu te misje w studiu filmowym to są dosyć ciekawe, więc chciałbym pokazać je naprawdę wszystkie wam, żeby nie było z tym problemów. Dobra, idziemy do tego znacznika i będzie już praktycznie po misji. Hey Tommy, you coming in for a warm up? Maybe later, babe. Maybe later, babe. Ale kręcą tyłkiem. No proszę. No i 1000 zaliczone, spoko. 1000 nam kolejny wpadł. Mam nadzieję, że teraz znowu myszki nam nie nawiesi, jak zapiszemy sobie gierkę. Dobra. Zobaczymy, co z tą myszką będzie. A myszka nam się odwiesza, więc lecimy w takim razie na kolejną misję. Tak jest, ziomeczki, tylko zmieńmy sobie broń. I kolejny człowiek do nas dzwoni. Kto tym razem? Sonny. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you new action? You're making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. No, ktoś się nieźle chyba, nie wiem, czy na nas, czy na innych ludzi wkurzył. Normalnie z agresją wybuch. Dobra, wchodzimy na kolejne misje. Kolejna misja to Dildorodo. To jest trzecia. Oglądajcie. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. No i dobra, wszystko jasne w takim razie. Tutaj gdzieś były bronie, ale nie wiem w którym dokładnie miejscu. Może nie w tym miejscu akurat, ale gdzieś na pewno były. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj mamy teraz misję z oto tym pięknym cudeństwem. Czyli naszym pięknym samolocikiem, czy tam helikoptericikiem. Jak to możecie nazwać? Obojętnie, nazwijcie jak chcecie oczywiście. Na czym ta misja polega? Już wam oczywiście zaraz wyjaśniam. Tu mamy skimmer fuel, czyli paliwo. To paliwo może nam się oczywiście, wiadomo co zrobić, skończyć. Dlaczego nam się może skończyć? Ponieważ jak będziemy za długo latać, to no, sami wiecie, na czym ta może misja polegać. No i sami zaraz zobaczycie, dlaczego są po prostu jakieś niebieskie te znaczniki, które musimy przelatywać. Co się zaraz będzie działo? Otóż to będzie się działo. A co się dzieje? Po prostu wypuszczamy sobie różne gazety, różne ulotki. Nie wiem, czy to o Tonim, czy to o innym tym. Po prostu rozsiewamy różne plotki dotyczące naszej misji. Celem misji jest po prostu wszystkim mieszkańcom tej wioski i tego miasta porozsiewać gazety i inne różne pierdoły. No, dla nas oczywiście to jest mega ważne. Przelatujemy przez te
różne nasze niebieskie oraz czerwone znaczniki. Tutaj będzie ciężko wymanewrować, bo tutaj są drzewa i mam nadzieję, że nie spieprzę tej misji tutaj. Ale nie, udało mi się. Całe szczęście. Teraz lecimy oczywiście na sam koniec tam, do portu. O Jezus, helikopter, byśmy się zdarzyli, to bym cię chyba zaciumał. No ale na szczęście mnie nie zdenerwowałeś za mocno. No i dobra, przelatujemy przez kolejny niebieski znacznik i szukamy czerwonego. Musimy się całkiem obrócić, obkręcić i na tym właśnie ta misja cała polega, że będziemy tak przez całą misję latać, aż nam się skończy paliwo. Nie no, paliwo nam się oczywiście nie skończy, bo jakby nam się skończyło, to by było już po misji. To mam nadzieję, że w żaden budynek, ani w żadne drzewa, ani w żadne helikoptery lub samochody po prostu nie przypieprzymy, bo nie chciałbym powtarzać tego raz jeszcze. No, sami widzicie, o co chodzi. Się domyślacie. Tutaj oczywiście nie możemy tego zapierać. Znaczy, dałoby radę za pierwszym razem, ale nie chcę po prostu ryzykować. Teraz mam takie plany właśnie się obkręcić, obrócić, bo tutaj koło budynków będziemy oczywiście przelatywać i nie chciałbym, żeby ta misja się na tym momencie spaliła. O Jezus, no przewaliśmy budynek, ale na szczęście nic się nie stało i jestem z tego mega zadowolony. Dobra, opanujmy to, bo tutaj latamy naprawdę blisko budynków. No nie chciałbym, tak jak wam mówiłem, już spalić tej misji. Sami widzicie, że już guziki praktycznie mam opanowane, jak tu latać tym tą maszyną. Więc jakoś nam to idzie. Cały czas te ulotki roznosimy. Wszyscy oczywiście łapią i czytają. No i dobra, misja zaliczona, 2000 nasze wpadło. Teraz po prostu bezpiecznie musimy wylądować, żeby się nie zabić, do studia filmowego. No i dobra. Zwalniaj. Ze spokojem. No i dobra, jakoś sobie wylądowaliśmy. Wysiedliśmy z helikopterka, czy tam z samolociku, jak to chcecie nazwać, tak sobie to nazwiecie. I zapiszmy misję. No i to będzie na tyle. Znaczy, nie będzie na tyle, bo nie będę jeszcze kończył tego odcinka, ponieważ mam zamiar jeszcze jedną misję wykonać. Tylko myszka musi się oczywiście standardowo odblokować. Nie odblokuję, to po prostu tej misji nie wykonamy. No, halo myszka. Działamy. No, come on. Odwieź się, błagam ciebie, no. Było. W takim razie musi się... Dobra, odblokowała nam się, więc super. I na ten odcinek lecimy oczywiście na ostatnią misję już w takim razie. Więc przechodzimy do kastenki. Matia, ukrzat. Okay, what's the problem now? After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then we... I don't give a crap about that! Just keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right, then. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Oh. Totally got that. Was that part of the, or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Sami widzieliście, że dosyć zboczona kadstenka. Tak, i na tej misji oczywiście polega, że tej naszej ślicznej pani Candy musimy zrobić sobie
parę erotycznych fotek, czyli zdjęcia dubska i inne takie, oczywiście kręci tym tyłkiem, z takim spikselowanym tyłkiem i spikselowanymi piersiami. Oczywiście zdjęcie nóg i w ogóle wszystkich innych. Musimy po prostu wszystko porobić. Tak, zrobiliśmy parę zdjęć. Teraz musimy się przenieść do helikopterka. I w tym helikopterku mamy podążać za nią. Więc to będzie troszeczkę spore utrudnienie. Bo ja strasznie lubię latać w takich grach helikopterkiem. Dobra, opręć się. I lecimy prosto za nią. Prościutko za nią. Dlaczego oczywiście śledzimy ją i dlaczego musimy za nią lecieć? Ponieważ musimy z jej sesję zdjęciową zrobić, z kim ona się spotyka i w ogóle. Takie jest nasze zadanie, więc tak po prostu musimy zrobić. Taki jest cel naszej misji. No i na tym to będzie polegało w takim razie. 31 minut już ładnie odcinek się nagrywa. Ostatnia misja na dzisiaj. Mam nadzieję, że tej ostatniej misji, co na dzisiaj właśnie ją robimy, żadnego fajla się nie odbędzie, że będę musiał powtarzać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Za pierwszym razem wszystko wykonujemy, to tą misję powinniśmy też bez żadnych problemów wykonać. No i w następnym odcinku mam nadzieję, że studio filmowe już jakoś powoli będziemy kończyć i będziemy powoli jakieś inne posiadłości kupywać i inne misje wykonywać. Dobra, zgubiliśmy nasz cel praktycznie. Gdzie on jest? Ha, gdzieś tam jedzie, okej. Dobra, nie zgubiliśmy. Mamy na celowniku wszystko. Wszystko jest ogarnięte. Wszystko jest na swojej pozycji. Więc jakoś nam ta misja pójdzie, mam nadzieję. Czy oni daleko sobie nie zajadą tym samochodzikiem. I że ze spokojem to jakoś wykonamy. Tak, tą podróż oczywiście oni daleko nie będą naprawdę mieli, bo z tego co pamiętam, to naprawdę ta podróż daleka naprawdę nie była. A jak się nie mylę, to gdzieś jakoś w tym miejscu chyba to będzie nawet. Jak dobrze pamiętam, że gdzieś tu będą się zatrzymywać. Tak jest. Dobrze zapamiętałem jednak. No i dobra, Candy sobie idzie. Jakiegoś fajansa, okej. Alfonsa chyba. Hej! No i dobra, teraz musimy jej po prostu jak najwięcej zdjęć zrobić, z kim ona się tam spotyka i w ogóle. Tak, tutaj musimy sobie praktycznie zaparkować w tym miejscu, ponieważ żeby za blisko nie podchodzić, wysiąść z helikoptera i robić po prostu jak najwięcej, jak największego zooma i jak najwięcej jej zrobić zdjęć. Bo ona tu się spotyka z tym fajansem i w ogóle. I teraz musimy się standardowo wrócić, najlepiej helikopterkiem. Jak nim zaczęliśmy misję, w takim razie się nim wrócimy, tak? Nie ma co zeskakiwać i nie ma po prostu co przesiadać się w jakieś inne miejsce. Jak mamy przed sobą helikopterek, więc no, wracamy się do studia filmowego i na tym ta misja oczywiście polegała. Nie należała też również ona do trudnych jakichś misji czy coś. Więc szybko, gładko, naprawdę bardzo gładko poszło. Dzisiaj się bardzo cieszę, że tak Dzionek po prostu szybko zleciał, że te misje nie sfailowane są, tylko oj, strzelają tutaj. O nie, 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 nie. Dobra, spadamy, spadamy. Bo oni nas tu gonią. 4000 maszy. Dobra. Zajęliśmy misję. W porządku, misja wykonana prawidłowo. Pełno policji nas goniło, ale tym się nie przejmujmy. Zaraz policja już nas nie goni. Zapiszmy sobie gierkę. I to będzie w takim razie chyba już na tyle. Już nie ma co więcej nagrywać w takim razie. Tylko odblokujmy sobie myszkę i się pożegnamy standardowo. Jak to zawsze robimy. Myszko, 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 halo. Na sam koniec byśmy mogła ładnie zdziałać.
O, i się odmuliło. Bardzo fajnie. Dobra, i w takim razie ja już się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. W następnym odcinku oczywiście będziemy wykonywać kolejne misje w studiu filmowym i może też się odblokują nam jakieś nowe misje fabularne czy coś. To wtedy będziemy wykonywać jak najwięcej właśnie misji fabularnych. Może sobie jeszcze na sam koniec zbierzemy właśnie tą pewną tutaj ozdóbkę, która nam właśnie świeci, tylko nie wiem jak do niej wejść. Nie wiem czy to są jakieś schody czy coś. Można tutaj bić czy jak. Niby tu są jakieś schody, ale... O, dziękuję. Troszeczkę mi się psikło. Dobra, może nie będziemy kombinować. Następnym razem może zbierzemy sobie tą ozdóbkę tego pamperka w takim razie. No więc co? To by było na tyle w tym odcinku, więc wiecie co robić. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Czy wam ten film się oczywiście podobał, czy ten odcinek wam się podobał, czy cała seria wam się podoba. Ja się w takim razie z wami żegnam. Trzymajcie się, ludziska. Na razie i do następnego odcinka. Na razie i cześć.